Spotkania po zmroku. Beata Kwiatkowska, dobry wieczór. Do świąt wielkanocnych pozostały nam jeszcze trzy dni. Odliczanie nie jest przypadkowe. Zajmiemy się teraz problemem datowania Wielkanocy. A w rozmowie połączymy wiedzę teologiczną, astronomiczną i matematyczną. Wielkanoc jest to święto ruchome. Datę Wielkanocy wyznacza następująca formuła: Pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Te kalkulacje pomogą nam wykonać. Ksiądz profesor Józef Naumowicz. Rzecz nie jest taka prosta. Astronom Krzysztof Ziółkowski. Zacząć trzeba od początku, że w ogóle rachubę czasu opieramy na zjawiskach astronomicznych. Ksiądz Stanisław Adamiak. To nie wywołuje żadnych problemów, ponieważ przy ustalaniu daty Wielkanocy Kościół od zawsze posługuje się wiedzą astronomów. Określenie sposobu wyznaczania daty Wielkanocy było niezwykle trudne dla wczesnych chrześcijan. I na przestrzeni wieków problem ten był źródłem wielu kontrowersji i nieporozumień, a także tematem ożywionych dyskusji. Z czego ten problem wynikał? Wynika to z podstawowego problemu związanego z ustaleniem kalendarza, to znaczy do którego z faktów astronomicznych odnosimy się ustalając go. Czy do obiegu Ziemi wokół Słońca, czy do obiegu Księżyca wokół Ziemi. Te dwa obiegi one są dość trudne do skoordynowania z punktu widzenia ustalania kalendarza i w zasadzie różne kultury z reguły Opierały się bardziej na którejś z tych dat. Żydzi dość zdecydowanie preferowali kwestie związane z ruchem księżyca. Kalendarz żydowski jest kalendarzem przede wszystkim księżycowym. Jakby najważniejsze są właściwie miesiące. W związku z tym lata żydowskie są w sumie nierówne, ponieważ co kilka lat dodaje się miesiąc cały przestępny. Istotniejsze jest to skoordynowanie daty z, z ruchem księżyca. Tymczasem Rzymianie. Przede wszystkim dbali o to, by rok był jak najbliższy obiegowi Ziemi wokół Słońca, czyli tych 365, i no właśnie i tu jeszcze te miejsca po przecinku, które problem zawsze sprawiały. Chrześcijanie z jednej strony żyli w świecie rzymskim, przyjmowali tam ten kalendarz, no z drugiej strony. Wielkanoc łączy się z żydowskim świętem Paschy. I teraz problem, który powstał w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, no właściwie można sprowadzić do tego, czy należy trzymać się bezwzględnie paschy żydowskiej i wtedy Wielkanoc byłaby ruchoma z punktu widzenia kalendarza rzymskiego, kalendarza cywilnego, no bo tak jak do dzisiaj też ta Pascha Żydowska jest w stosunku do naszego kalendarza również świętem ruchomym? Czy nie? Czy świętować jakoś osobno? Tylko że tu większą kwestią, większym problemem była próba skoordynowania Wielkanocy z niedzielą. Ale w sumie najprostszą odpowiedzią jest: dlaczego Wielkanoc jest ruchoma? No dlatego, że ruchoma jest Pascha Żydowska. Pascha, czyli wspomniane żydowskie święto, odbywa się zwykle podczas pełni Księżyca. Ponieważ miesiące żydowskie zaczynają się na Nowiu, wielokrotnie, to w psalmach się powtarza, że w czas Nowiu, w nasz dzień uroczysty i Pascha przypada 15, albo właściwie od 14 wieczorem dnia miesiąca Nisan, pierwszego miesiąca wiosennego, więc siłą rzeczy jest to, jest to pierwsza wiosenna pełnia Księżyca. Mimo to, jeżeli chodzi o wyznaczenie daty Wielkanocy, pojawiały się różne spory. Jakie? U podstaw tych sporów jest pytanie, co dokładnie, czcimy w Wielkanoc i kiedy umarł Jezus? Odpowiedź na oba te pytania nie jest wcale taka prosta i jednoznaczna. Także dzisiaj Kościół zasadniczo mówi, że najbardziej świętuje święty Triduum męki z śmierci martwych zmartwychwstania Pana Jezusa, czyli jakby kilku wydarzeń naraz, z których pozornie najprostszym do wydatowania jest śmierć Pana Jezusa. Ale jeśli dokładnie się przyjrzymy Ewangeliom, to okazuje się, że jedyną Pewną daną, którą mamy, jest to, że miało to miejsce w piątek. Natomiast data wcale nie jest jednoznaczna, ponieważ jeśli się wczytać w tekst Ewangelii, okazuje się, że mamy tu właściwie dwie tradycje: jedną w Ewangeliach synoptycznych, czyli Mateusza, Marka i Łukasza. A drugą w Ewangelii Świętego Jana. W Ewangeliach Synoptycznych ostatnia wieczerza Jezusa, która jest dzień przed jego śmiercią, jest w czwartek, jest ewidentnie wieczerzą paschalną. Czyli ten czwartek jest dniem 14 Nisan, natomiast dzień śmierci Jezusa, piątek, jest 15 dniem Nisan, jest dniem Paschy. Tymczasem u Świętego Jana nigdzie nie ma mowy. O tym, że ta wieczerza Jezusa jest wieczerzą paschalną. Nie ma wprost takiego stwierdzenia. Natomiast bardzo jednoznacznie jest określony ten piątek śmierci Jezusa jako dzień przygotowania, z czego wynika, że Pascha miała miejsce dnia następnego, w sobotę. Chociaż Ewangelie Synoptyczne zostały napisane wcześniej i w pewnym sensie wydają się być. Takim bardziej historycznym tekstem. Ewangelia Świętego Jana zawiera w sobie bardziej już takie przemyślane treści teologiczne, jest jakby taką reinterpretacją trochę niektórych wydarzeń. To akurat tutaj zasadniczo wszyscy przyjmują, że chyba bliższy historii jest Jan. Trudne do wyobrażenia właściwie się wydaje, czemu mianoby się bać zostawienia ciała na krzyżu na szabat, jeśli sama egzekucja miała miejsce w Paschę, czyli święto jeszcze większe. Tymczasem, jeśli przyjmiemy chronologię Janową, że to szabat jest dniem Paschy, tym wielkim świętem, to wszystko się dość logicznie układa. I w związku z tym zasadniczo najczęściej przyjmuje się jako, jako datę śmierci Jezusa czternasty nisan. Tak jak to mamy na przykład, już nie tylko w Ewangeliach, ale na przykład u Bułhakowa, co wszyscy chyba znają ten fragment, że w białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika, posowistym krokiem, kawalerzysty, wczesnym rankiem czternastego dnia wiosennego miesiąca nisan, Podkrytą kolumnadą łączącą oba skrzydła Pałacu Heroda Wielkiego, wyszedł prokurator Judei, Poncjusz Piłat. Więc tak mamy w pamięci ten XIV Nisan. I tak wielu chrześcijan świętowało w pierwszych wiekach. XIV Nisan według kalendarza żydowskiego, czyli w przeddzień żydowskiej Paschy, co oznaczało w pewnym sensie akcent na wydarzenie śmierci pana Jezusa. Tak yy, świętowali chrześcijanie Azji Mniejszej przede wszystkim. 14 był dzień przygotowania, zabijano wtedy baranki, przygotowano wieczerzę paschalną i po zachodzie słońca 15 rozpoczynało się święto. Więc żeby zacząć mówić w ogóle o dacie Wielkanocy, trzeba powiedzieć jaka to była data dokładnie w Starym Testamencie i później we wczesnym chrześcijaństwie. Mianowicie Nisan to był pierwszy miesiąc roku żydowskiego zawsze przypadał na wiosnę przypomnijmy że kalendarz żydowski był oparty na miesiącach księżycowych a więc na takich miesiącach w których miesiąc zaczynał się razem z miesiącem tym na niebie czyli z księżycem pojawiał się księżyc nów czyli rąbek Księżyca, zaczynał się miesiąc. I główne święta, najstarsze żydowskie, zawsze przypadały w środku miesiąca, wtedy, kiedy jest pełnia Księżyca, a więc i Pascha, i siedem tygodni później Pięćdziesiątnica, i również trzecie wielkie święto, święto namiotów jesienne. I to ma wielkie znaczenie, miało takie też religijne, teologiczne, że główne święto żydowskie przypada po pierwsze na na wiosnę to przypominało nie tylko wszystkie dobrodziejstwa, jakie Bóg uczynił, ale to było święto odnowienia stworzenia. I stąd święto Paschy było też traktowane jako rocznica stworzenia. No bo świat kiedy był stworzony? No, na wiosnę. Jeżeli na początku Bóg stworzył księżyc i słońce, no to księżyc oczywiście doskonały stworzył, czyli w pełni. Jeżeli podzielił Pan Bóg dobę na dzień i noc, no to były porówno, czy to była równonoc, czyli równoc wiosenna. I stąd data Paschy i później data Wielkanocy przypada zawsze, właściwie jest jeden element, to jest równonoc wiosenna, która w kalendarzu rzymskim najpierw była data na 25 marca, ale później uściślono, przeniesiono na 21 marca, czyli najpierw musi być równonoc wiosenna i później czeka się na pierwszą Pełnię Księżyca, tak zwaną wiosenną, czyli po 21 marca, kiedy jest pełnia Księżyca. Rachubę czasu opieramy na zjawiskach astronomicznych. I te zjawiska astronomiczne, które decydują o tym, jak rachuba czasu wygląda, sprowadzają się właściwie do chyba dwóch, a może do trzech zjawisk. Pierwsze zjawisko to jest okres obiegu Ziemi wokół Słońca. Ziemi jako jednej z planet Słońca i okres obiegu to jest jeden rok. Podstawowa jednostka rachuby czasu. I drugi podstawowy fakt astronomiczny to jest obrót Ziemi, planety Ziemia, wokół własnej osi. I to jest jedna doba. No i tutaj całe nieszczęście polega na tym, że czas trwania okres obiegu wokół Ziemi. I okres obrotu wokół osi, to się nie da po prostu okresu jednego podzielić przez okres drugi, żeby wychodziła liczba całkowita. Nie, tak nie ma. I to jest cały problem, jak pogodzić ze sobą te wszystkie okresy przyrodnicze, astronomiczne, o których mówimy, trzy okresy: obieg Ziemi wokół słońca, obrót ziemi wokół osi i obieg księżyca wokół Ziemi. No jak pogodzić, żeby jak najbardziej ta rachuba, którą stosujemy czasu, najbliższa była w właśnie rzeczywistości. I tutaj były najrozmaitsze rozwiązania. No, może najbardziej już jakimś takim bliskim, trafnym rozwiązaniem to był właśnie kalendarz juliański, ale dość szybko się okazało, że to też nie jest doskonałe, że jednak bardzo szybko następuje wyraźne odstępstwo, już sięgające chyba kilkunastu dni od tych zjawisk przyrodniczych, o których mówiliśmy. Kościół starał się uporządkować te niejasności i ujednolicić datę Wielkanocy, w jaki sposób i kiedy się to dzieje. Ślad takich prób mamy w historii kościelnej Eusebiusza z Cezarei, tekście, który powstał na początku IV wieku i który nam mówi o historii tych pierwszych wieków. Jest tam mowa, że pod koniec II wieku biskup Rzymu, Wiktor, stara się właśnie narzucić wszystkim kościołom to, żeby świętować, mówiąc krótko tak, jak my świętujemy, w niedzielę, po pełni wiosennej, tak, żeby świętować bardziej zmartwychwstanie, i tak, żeby nie świętować z Żydami, żeby się oddzielić tutaj od, od zwyczajów żydowskich. I tu spotyka się z oporem tych chrześcijan z Azji Mniejszej, czyli z Turcji dzisiejszej, którzy mówią, że oni od zawsze, od świętego Jana, tak świętowali i nie zamierzają tego zmieniać. No i póki to tak to zostaje. Na pewno do ustaleń dochodzi podczas Soboru Nicejskiego w 325 roku, już po udzieleniu chrześcijanom wolności i poparcia przez państwa. Ten Sobór jest właściwie z inicjatywy cesarza Konstantyna. To jest Nicea, to jest też Azja Mniejsza, niedaleko Istambułu. Także sobor nicejski, który też tak do końca nie wiemy, jaki jest cel, dla którego się zbierają tam biskupi, bo owocem są różne ustalenia doktrynalne. Ale być może właśnie ustalenie daty Wielkanocy było jednym z głównych celów, żeby teraz skoro już chrześcijanie cieszą się wolnością w całym cesarstwie, żeby to najważniejsze święto było sprawowane razem. Jeden z kanonów Sobornicejskiego mówi, że ogłaszamy wam dobrą nowinę o jedności, jaka zapadła co do świętej paschy. Na wasze prośby ustalono jeden odpowiedni czas. Przeto to wszyscy bracia ze wschodu, którzy niegdyś świętowali Wielkanoc z żydami, będą ją obchodzić od tego czasu z rzymianami i z nami. Oraz z tymi wszystkimi, którzy od dawnych czasów obchodzili Wielkanoc w tym samym czasie co my. Czyli jest to zwycięstwo tej opcji rzymskiej, zachodniej, by świętować w niedzielę. Po pełni wiosennej, z jednej strony nie odnosząc się do kalendarza żydowskiego, no ale z drugiej starając się zachować ten związek z pierwszym wiosennym miesiącem. No i stąd ta ruchomość, stąd ciągłe problemy, by to ustalić i odwoływanie się do kompetencji astronomów i matematyków. Większość kościołów chrześcijańskich przyjęła zasadę uchrześcijanienia świąt żydowskich. To znaczy, jeżeli Żydzi obchodzili szabat, to chrześcijanie obchodzą pierwszy dzień po szabacie, czyli to jest pamiątka zmartwychwstania. Jezus ukazuje się po, zmartwychwstaniu pierwszego, dnia po szabacie, zmartwychwstaniu pierwszego dnia po szabacie. Należało nie tylko obliczyć, kiedy przypada pierwsza wiosenna pełnia księżyca, ale kiedy jest niedziela po tej pierwszej pełni księżyca. Niektóre natomiast kościoły odwołujące się do tradycji świętego Jana Apostoła starały się zachować jednak mimo wszystko datę Paschy Żydowskiej, obojętnie kiedy ta Paska przypada. Na przykład w tym roku przypada, jest pełnia księżyca i paska żydowska 30 marca, to jest piątek. I taka była tradycja w Azji Mniejszej. Natomiast inne kościoły, łącznie z Rzymem, obchodziły w niedzielę, i był w drugim wieku spór między tymi dwoma tradycjami. On dotyczył nie jakiegoś innego spojrzenia na święto Wielkanocy, nie jakiejś innej teologii, nie że jedni kładli nacisk na ukrzyżowanie, inni na zmartwychwstanie, albo że jedni chcieli zachować tradycję żydowską, inni sprzeciwiali się, tylko chodziło o to, że w tych kościołach od początku istniały inne tradycje, i każdy z tych kościołów starał się zachować swoją tradycję. W końcu II wieku zostało zwołanych kilkanaście synodów, czyli lokalnych zgromadzeń biskupów, które ostatecznie przyjęły tę datację rzymską, opowiedziały się za papieżem Wiktorem. Z tym, że zakończono ten spór właśnie czy niedziela, czy XIV Nisan, tak zwany spór kwartodecymanski, ale powstał drugi spór. Żydzi, dopóki istniała świątynia, wyznaczali datę paschy na podstawie obserwacji. Natomiast kiedy świątynia została zburzona, zaczęto wprowadzać obliczenia. W IV-V wieku był spór główny między Rzymem a Aleksandrią o sposób obliczenia daty paschy. Mianowicie w Rzymie 21 kwietnia obchodzono zawsze rocznicę założenia Rzymu. I to były obchody bardzo uroczyste, karnawałowe. Więc Rzym zawsze tak starał się obliczać datę paschy, żeby Wielkanoc. Przypadała przed XXI, żeby XXI nie był to Wielki Piątek czy Wielki Tydzień, bo nie wypada, żeby wtedy były uroczyste obchody jakieś karnawałowe. I stąd były spory aż do VI wieku, które obliczenia są bardziej wiarygodne czy aleksandryjskie, czy rzymskie. Ostatecznie, na początku VI wieku Dionizy Mały wprowadził do Rzymu. Dostosował system rzymski do aleksandryjskich i ujednolicono obliczenia daty Paski na wschodzie i na zachodzie. Jeszcze powiem ciekawostkę, że w tych swoich obliczeniach Dionizy Mały po raz pierwszy w historii zastosował liczenie lat od narodzenia Chrystusa. W XVI wieku papież Grzegorz. 13 prowadził nową rachubę czasu, troszkę zmodyfikowaną rachubę czasu, tak zwany kalendarz gregoriański, który obowiązuje nas do dzisiaj. My dzisiaj posługujemy się właśnie kalendarzem gregoriańskim. I postanowiono zreformować kalendarz i ta reforma została ogłoszona w 1582 roku, stąd powstaje tak zwany kalendarz gregoriański, i reforma dotyczyła dwóch rzeczy. Po pierwsze, w 1582 roku skrócono rok o 10 dni. A więc był 4 października, a następny dzień był 15 października. Stąd na przykład Święta Teresa Wielka. Mówi się, że umierała w nocy z 4 na 15 października, ale co więcej, żeby zapobiec na przyszłość takiemu różnicowaniu się kalendarza w stosunku do roku astronomicznego, wprowadzono pewną zasadę, że nie wszystkie lata, które dzielą się przez cztery, są przestępne. Ta Wielkanoc no, wypadała już wtedy zauważalnie, nie wtedy, kiedy powinna. Z jednej strony starano się trzymać gdzieś tego związku z paschą, z drugiej była taka koncepcja, że jest data konkretna Wielkanocy 25 marca. W związku z w średniowieczu dość powszechną opinią było, że, że Wielki Piątek miał miejsce 25 marca. Więc jeśli to zaczynało wypadać gdzieś za daleko od tej daty, no to budziło niepokój. Grzegorz XIII to jest już papież czasów kontrreformacji. To już jest okres po Soborze Trydenckim, który oprócz na nowo zdefiniowania doktryny katolickiej podejmuje szereg reform, a część tych reform ceduje na papieża. Między innymi zleca papieżowi reformę kalendarza liturgicznego i brewiarza. Właściwie tak naprawdę reformę brewiarza. No i w ramach tej reformy brewiarza papież podejmuje się zreformowania kalendarza, by właśnie przywrócić go do właściwego stanu. To działanie papieża to właściwie ostatni raz, że jakaś decyzja papieża rzeczywiście stała się wiążąca dla całego świata. Po 1582 roku, kiedy Grzegorz XIII właśnie ogłasza nowy kalendarz, to na początku no oczywiście przyjmuje to państwo kościelne i tylko kilka krajów. Wśród nich Polska, jest znaczy Rzeczpospolita jest, jest jednym z pierwszych krajów. Inne kraje dość opornie, na przykład Anglia dopiero chyba w połowie XVIII wieku, no bo jakby jest to uważane za takie jakieś no czemu tu się słuchać papieża w takich sprawach, tak jakieś katolickie narzucanie, no ale jednak powoli wszyscy się przekonują, że to jakby działa. Czy władzom kościoła odwoływa się do nauki, do dokonań matematyków czy astronomów zamiast poszukiwania odpowiedzi w Piśmie Świętym nie sprawiało problemu. To nie wywołuje żadnych problemów, ponieważ przy ustalaniu daty Wielkanocy Kościół od zawsze posługuje się wiedzą astronomów. To właśnie dlatego w pierwotnym Kościele przyjmowano zasadniczo datę Wielkanocy, tak jak była wyliczona w Aleksandrii, ponieważ tam byli najlepsi astronomowie. Także to, że tu się odwołuje Kościół do nauki jest naturalne. Natomiast to, co robi Grzegorz XIII, to że on w pewnym sensie chce się mniej oprzeć na astronomach, a bardziej na matematykach. Bo on, tak jak dotąd cały czas to opierano w pewnym sensie to trochę na obserwacji ruchu ciał niebieskich, to Grzegorz używa tego, żeby, żeby zreformować kalendarz, ale od tego momentu wyliczenie Wielkanocy opiera się na tablicach matematycznych. I te wzory były różne, ponieważ no, to był początek obliczeń. Więc stąd w III wieku powstały różne obliczenia i obliczenia. Sobór nicejski I 325 wystosował taki apel po długiej dyskusji, żeby ujednolicić datę obchodów Wielkanocy. De facto spór, który chciano rozwiązać, doprowadził do innych konsekwencji naukowych. Zresztą bardzo ciekawych i interesujących. Do dzisiaj mamy tego skutki. Dzisiaj cały świat niemal cały świat, nie tylko chrześcijański, ale posługuje się tą rachunką lat, którą wprowadził Dionizy mniejszy, obliczając daty Wielkanocy. Czy możemy zaryzykować na koniec stwierdzenie, że eksperymenty naukowe, które były zlokalizowane wokół tego kompromisu wielkiego, jakim było dojście do wypracowania jednej daty Wielkanocy, dały również pole do rozwinięcia się innych licznych teorii naukowych? Tak, oczywiście wciąż toczy się dialog, który ma doprowadzić do tego, do przyjęcia, Jednej daty Wielkanocy. Jest taka propozycja, żeby datę Wielkanocy obliczać już nie według kalendarza księżycowego, tylko kalendarza słonecznego. Na przykład są propozycje, że Jezus najprawdopodobniej został ukrzyżowany i zmarczystał na początku kwietnia, albo trzeciego, albo siódmego, więc żeby była zawsze Wielkanoc, pierwsza niedziela kwietnia. I żeby wtedy wszystkie wyznania, że przyjęły taką datę. Albo też kraje prawosławne czy kościoły prawosławne zdają sobie sprawę z tego, że ich Wielkanoc jest coraz później. Po 2100 roku będzie 14 dni różnicy już między oboma kalendarzami, później będzie 15 dni. No, tak może się zdarzyć, że za, za 1000 lat będzie przypadać Wielkanoc latem. Więc muszą jakoś też prowadzić jakąś reformę, żeby różnica między tymi oboma kalendarzami nie powiększała się. Nie będę pytać, kiedy możemy się spodziewać ostatecznego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego datowania Wielkanocy, bo sprawa oczywiście nie jest rozstrzygnięta. Ale życzymy wspólnego obchodzenia, wspólnej radości wielkanocnej wszystkim wierzącym, wszystkim świętującym tę wielką uroczystość. Za dzisiejsze rozmowy po zmroku dziękuję Beata Kwiatkowska oraz Paweł Masłowski.